ja mam taki krótszy też teraz znak, mam taki drugi znak SP9 Radio. Jaki, jaki? Radio. SP9 Radio. 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 Gdzie Polonia? SN0 Radio też jest. SR0 Radio. SN0 Radio. Wszystkim. Paweł Jałomisz. A, cześć. No wiem. No wiem. Cześć. 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 Przejechać? Nie wierzymy, że przyjedzie. Widzisz, że tu się zaskoczyło. Na całe szczęście. A ja bym się zaskoczył, jaki ma hard klub? SP9. Taki jeden niestandardowy się musi zdarzyć gdzieś. Nie wiem, dawniej to w każdym GS-ie było, a teraz tego nie idzie. Nie, kupisz ty. Zapomnij. Ale są, ma miejscowości, są takie GS-owskie, a tak, tak. Ale ja szukałem, że... Ale ja nie zapomniałem. Przez pustyni żar, pustyni, jaj, jaj, jaj.
samotna w tej drodze, Bożego Syna urodzę. Już nie mogę płakać żalu, już mnie stopy ogniem palą. A tu jeszcze taka droga, ani domu, ani ognia. Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na brozie, śni o całym świecie, śni ty o tej ziemi, by to była ziemia, spokojna i mądra, ziemia sprawiedliwa. Nie podkładać tego teraz. Pięknie gra, fujareczka, fujareczka, pięknie gra, tuli raj dla mego syneczka. Lulej, żeni, postawisz i nikt nie może ostać dziś.
pięknie śpiewającej scholi naszej. Życzymy Wam sukcesów i radości przede wszystkim z tego śpiewania. Myślę, że Pani Ola Was nie męczy, ale pomaga Wam się uśmiechać i śpiewać radośnie. Także życzę sukcesów także kierownicy czcigodnej Pani Oli. Bardzo, jeszcze bardzo na wizję do kolędę. Jeszcze na wizję do kolędę. Wszyscy razem. Którą wszyscy razem zaśpiewamy. Może gdy się Chrystus rodzi, co? No to nie. No. Macie nastrojone gitary jednakową? Mamy radę. Jeśli nie grają, to jak się... Tam masz nuty. Ksiądze tam przy tym. Skola, przede wszystkim... Tam nie siadł. Chcę śpiewać nie tylko tradycyjne kolędy, bo te też umieją, szczególnie na ale także nowe kolędy, tak to niekoniecznie nowe, ale odgrzewane, mało znane, mało śpiewane. Także te, które słyszeliśmy w większości, to były kolędy, które no, chyba są mało znane. Idziemy. Ceduru. Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To teraz zaśpiewamy. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności promienicę rodzi, aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Twojego przyjścia na świat, spraw, aby ten chleb podzielony stał się kiedyś dla nas pełen wszelkiego rodzaju dobra, które zostało nam dane na tym świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże. Poprosiłbym teraz może dwie osoby, tak, które zechciałyby rozdać opłatki wśród zebranych tutaj. Czy wy mogłybyście to zrobić, panie Glane? Wy się spieszycie. To prosimy bardzo, przejdźcie z tymi talerzami i rozdajcie nam. My wszyscy to zajęci do Jezusa. Thank you.
dreszcza. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Dobią Pana wszystkie ludy ziemi. Który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
a kierując się do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysławszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Wtedy, gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię i matkę jego, Maryję, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Zmiłuj się nad nami.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za to wszystko, że udostępniają nam, krótkofalowcom, właśnie to miejsce, abyśmy mogli tutaj i sprawować Eucharystię, a także żebyśmy się mogli spotykać i żebyśmy mogli nie tylko na częstotliwościach, ale również i tutaj bezpośrednio ze sobą rozmawiać. Jeszcze raz na ręce ojca Tadeusza składam serdeczną mu zapłać. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ale w sposób nie trzeba, 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 nie trzeba,